Hej, 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 witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas The Definitive Edition i na wstępie wam przypomnę, że w ostatnim odcinku pograliśmy sobie na sam koniec trochę w kosza. Nie udało mi się zrobić achievementu. Jak widzicie, w ogóle niektóre osiągnięcia, które tutaj są, czyli New Spray, następnym razem się ogarnę, pompa, no to są już zrobione, ale nie ukończ misję Big Smoke. Czemu mi nawet nie pokazało? Przez to, że właśnie serwery rockstarowskie nie działają. Więc trzeba niektóre po prostu zrobić jeszcze raz. Więc na razie nie będę kupować domu. Mocno, mocniej. Ukończ wyzwanie ten, no to wiadomo, takie coś. Aha, Bistro w San Marks. No dobra, no to widzicie, ukończ kolej pojazdów, utoń, wykonaj idealny taniec, ukończ 12 poziom misji patrolowych, ratunkowych, no jest pełno tego achievementów, więc no nie ma co. Poczekamy, aż serwery będą działać. Dobra, my lecimy na misję do Sweeta dzisiaj i zobaczymy, co to będzie za misja. Pan Cezar. Like you own me. I can see who I want to see. You just ain't right. You seeing some cello motherfucker. Oh, what? A no good, narrow-minded hypocrite. Ale naprawdę, mogliby jej trochę lepszą pacjatę zrobić. Senseless killing, right? But a boyfriend from the south side, wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound his good, girl. His name ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez then. Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. Mhm. Raczej my już wiemy. Jedź do warsztatu. No to skoczymy do tego warsztatu. Padłówka. Wiem, moich tutaj rozwalam. Ale w tym warsztacie będziemy mieć troszeczkę ulepszony pojazd. Więc będzie ciekawie się działo, naprawdę. Już widzę to. Bo jak dobrze pamiętamy, to będziemy musieli tutaj triki robić właśnie pojazdem. Więc no, będzie trochę tutaj robienia. Przeróbka będzie jakaś na pewno. Więc jedziemy tutaj do tego. I właśnie. Mamy taki pojazd, który będzie właśnie lowriderem. A lowrider no to... He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back, so here, this should do the trick. No dobra, i przez to też właśnie dostajemy pierwszy moment, gdzie... Very popular with the SAs. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. No dobra. Ogólnie będziemy mogli teraz robić u niego warsztat. Podnieś, opuść. No i mamy taką fajną hydraulikę tutaj. Tylko czy teraz będziemy mogli tutaj... Nie. Jak tutaj się hydrauliką steruje? Jezu, jakie błędy graficzne, co nie? No i tak, tutaj mamy to zawieszenie. Możemy tak jechać. Możemy trochę inaczej jechać. Aha, my musimy wjechać w ogóle do garażu, zapomniałem o tym. A ja tutaj już się wkręcam, kurde. Jak to fajnie będzie tą... z tym autem jeździć.
Patrzcie na to, jak w ogóle go buja. Tak trochę kiepsko, tak szczerze powiem wam. Wjeżdżamy. Fajnie garaż ten wygląda, co nie? Hydraulika, no to hydrauliką. Kolory. Te, żeby wyjść. Dobra, malowanie. Malowanie pierwsze. O, to mi się podoba. Kolory. Kolor wnętrza bym dał bardziej na taki pomarańcz, czy też czerwień. O, to jest eleganckie. Dach, jak będziemy. Hardtop. O, to jest eleganckie. No nie powiem. Aha, nie mogę kupić tego przedmiotu. No dobra, koła. Dolarki na pewno nie. Listewki też nie. Jakieś tanie, mam 620. No dobra, mogą być. No i tyle. Lecimy. Jedź na zlot. No to skoczymy teraz na zlot. Zobaczymy, jak to wygląda. Nie będę teraz zastosowywał hydrauliki, bo to jest bez sensu. Aha. No dobra, więc już teraz wiemy, jak to wygląda. No w ogóle jestem bez maski teraz. Tak kiepsko to wygląda. No ale cóż. Musiałem walnąć kolesia. No, bo ja idę palnąć w żadne auto. To by było kiepskie. Widzicie te w ogóle palmy? Gdzie one stoją? Ale nie dopracowali mapy. Mogliby update dać, jak serwery z powrotem położą. Bo tu widzę, że to jest po prostu śmiechu warte niektóre, w niektórych miejscach. Dobra, więc jesteśmy prawie przy tym zlocie. I mamy zapis punktu kontrolnego, więc no może być ciekawie. I też ciężko. Amigos. You up for a bounce, homie? Hey, yes, sir. I love banging. It's the only way to live. Yeah, show some promise. Minimalna stawka, dobra, kontynuuj. Za 50 dolców mogę wbić. Wiem, że to będzie pod muzykę szło. Świetnie. Lecimy. Nieźle. No i lecimy właśnie z punktami. Zbieramy. Gdzieś tutaj mamy te punkty. Ja mam troszeczkę więcej niż ten Amigos. No troszeczkę to jest ułatwione teraz niż tutaj było kiedyś, więc tutaj nie widzę problemu. Bo kiedyś to było naprawdę ciężko to zrobić. Mamy 2400 na 340. Znaczy, no 2400 na 340. Dobrze, więc lecimy dalej. Zobaczmy. Tak. Teraz w prawo i w dół. No i powinno to pójść bezpłatnie. Chociaż trochę. To powinniśmy to zrobić elegancko. Jest troszeczkę naprawdę łatwiej. Tak jak mówiłem już wcześniej. Ogólnie chyba Definitive Edition były całkiem łatwiejsze, więc grom niż stare oryginały. Które naprawdę tam było ciężko. Niektórymi misjami, na przykład w Vice City z helikopterem. Mogłem dać więcej. Im więcej zarobił. Aha, widziałem gorszych. Since Sweet told me to keep an eye on you. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes. O, to jest właśnie on. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my sister. What is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh?
She's with me, cabron. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Cesar. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you hey, spadaj, chłopie, bo co chwilę dostaniesz kulkę łap. Fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Carl! Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo, you lucky. That's right. You lucky, sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. No to idź nara. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Look, Holmes, I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with me, carnal. No dobra. Yeah, okay. I guess we cool. For now. Cesar Villalpando. Carl Johnson. CJ. Cabron, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. No może, może. Pewnie... Pewnie i tak bym nieraz tutaj podskoczył. Pobawić się. Ale, że teraz nie możemy. Bo mamy sztamę z Cezarem, ale na razie Cezara nie ma tutaj. O, to jest bomb, bomby. Loud. Dobra, gdzie byśmy mogli tutaj podjechać? Myślę, że do Bismoka byłem najbliżej. Albo bym pojechał, no nie, Bismoka mam albo Old Loka. Dobra, do Bismoka. Myśmy zajechali i spróbujemy zrobić misję. Właśnie kolejna to misja chyba była, nawet nie pamiętam teraz jaka, bo trochę tych misji już przeszliśmy. A to jest chyba, jak się nie mylę, już 5 albo 6 odcinek. Hey, who is this? What's up, homie? It's Cesar Villalpando, cabrón. ¿Qué onda? You seen Kendall? Yeah, she's around, pero mira, I was just hitting you up to say that you drive good. And you like cars, eh? So, No właśnie, więc co? I guess. Where we going with this? Well, you want to make something, a little money? Does the Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Aha, to był dobry dzień, mamy. Don't hoop these homes, just low riders. Nice ones. It gotta be nice so you don't get in, eh? Okay, I'm in. When and where? Drop by the spot in El Corona. I'll take you to the meet. Vouch for you. These guys can be very nervous with the new racers, eh? Aha, no dobra, mamy Cezara tam. Misję u niego, ale my lecimy na Big Smoke na misję. Po złej stronie torów. O, kojarzę tą misję. Keeping busy, I hope. You know me, Officer Tenpenny. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, you pig hands. That's right, Carl. I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! Popaliło cię? What was that all about, baby? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tenpenny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Ain't thinking of taking a little ride. 3D mentioned a little something that might put us deeper in the game. Alright. No dobra, no to wchodzimy w to. Unity Station. Musimy się skoczyć na spokojnie na właśnie peron. No jak dobrze pamiętacie tą misję, no to trzeba będzie zeszczelić chłopaków z właśnie torów. To nie będzie raczej takie ciężkie rozwiązanie. What we looking for, Smoke? Some Vargas cats meeting some San Fierro reefer cutting some kind of deal.
San Fierro? I thought Northern Mexico don't mix with Los Santos S.A.s. Shit, you got me. That look like them. Motherfuckers clocked us. O kurde, dobra. We gotta get those fools. Więc teraz na motorze musimy tych czterech stawić. Ale że my nie możemy zabijać. Znaczy my nie możemy strzelać ogólnie. Musimy troszeczkę daleko od nich być. Jak dobrze pamiętamy, no to my musimy być kawałek od nich tutaj oddaleni. Nie mamy ostatniego. No, zabij go. No i raz, dwa zrobiona misja. Nie trzeba było tak daleko nawet jechać. Ja sobie wezmę SMG. Zamiast teka. To na pewno się przyda. Bardziej. Dlatego, że tą bronią to mogłem sterować bardziej, ale to nie jestem pewny. Ja już myślałem, że tą misję trochę tam slamię. I że będziemy dłużej jechać, aż wyjedziemy poza tunel. Ale widać, że pamiętam dobry trik na to, żeby szybko ich się pozbyć. Czyli wystarczy być dalej oddalonym niż zawsze. Hey, you better clear out, CJ. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. All right, homie, you be careful with those cats. I'm gonna see you later. No dobra, no to do później. Big Smoke. Ogólnie ten zeskoczył za pisać grę, ale to bym mógł zrobić jeszcze jedną misję właśnie u albo Big Smoke'a. Chyba tak, u Big Smoke'a sobie zrobimy kolejną misję. Bo tutaj nas strzelają. To tylko biznes. O, tu jest. Baby, what's up, man? What's happening, Smoke? Chilling. Wanna go for a ride? Yeah. You drive. All right. We going downtown. No kurde, do centrum będziemy jechać. No dobra. No to jestem ciekaw po prostu, jak to wyjdzie. No, man, this is strictly for the home. I gotta be honest with you, CJ. We could be getting into some heavy shit, baby. What you into, Smoke? A lot of shit about to go down, Carl. Family's coming back, ballers pushing base, Russian cats with nothing to lose about to bust some ass. Russians? A, to już wiem, gdzie my będziemy, dobra. Już kojarzę tą misję. Dobra. Więc mogłem sobie Kevlar chociaż kupić. Widzicie, nie pomyślałem, mamy mało HP. A, mamy szczelinę. That's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, all right? I'm down, dog. No dobra. Want company? Motherfuckers! No serio, musimy tam wlecieć. Pewnie dotkniemy Heda i koniec. Oh, they use some cover. They blasting like fools. Motherfucker. Ice those fools, CJ. Big smoke. You make big mistakes. Watch yourself, CJ. I think they pissed. CJ, take the right and cover my ass. Keep it up, baby! That's my dog! Making y'all pay! Stick with me, CJ! We out of here, baby! Ja sobie proszę pozbieram tych HP-ka. To dajcie mi. Kasiole też. Maksymalne zdrowie na plus mamy. O kurde.
Dobra, uciekamy stąd. Policja będzie nas gonić na stówę zaraz. Dobra, tędy. No i możemy podnieść broń lepszą, ale... Ale nie, po co? Zapis, punkt kontrolny musi być. To gra czasem to po prostu integrujesz. A i tutaj będzie akcja z Terminatora. Właśnie dobrze to powiedziałem. Wow, dobra. Oh, they hit a bus. I'll never ditch public transportation again. Damn. Roadblock. Oh, Smoke, these cats is organized. It's something you ain't telling me, man. Look, Carl, all I know is they real pissed with us right now. Hold on, though, I got an idea. Smoke, what you think? Blood control is a dead end, man. Rozwaliłem mi, co? Dobra, kolejni. Dobra, kolejny. No. O kurde. Co to za kucenka? A właśnie, to z Terminatora. To epicka. Jeb, dup. Tutaj ma auta. W oryginale nie było aut. Kurde, gincie. No, dawaj, jaki... We still got bikes on us, man. Nie gin. No, zabijaj. Jezu, jakie dźwięki. Tu. Takie kinowe, tutaj rozwalenie, buch! Dobra, lecimy. Tutaj. Rozwalenie beczek. Kolejnych. I co, tutaj kolejni są jacyś? Nie, tutaj nas odstawi. No, Terminatorem być i z tym żyć. Oh yeah. Dobra, mamy szacunek. Mamy trochę strzelanie podpracowane teraz. W tym momencie, więc lecimy sobie zapisać grę. Ogólnie, bo zanim nas tutaj ktoś dorwie. No właśnie. Dobrze, że tutaj zauważyłem, że wakosi mają tutaj swój znacznik. To bym chciał od razu go zaatakować. Tak i takami, ale szacunek mamy. Ja za samochody mamy kiepską. Muskulaturę mamy większą, tłuszcze, małe, atrakcyjność, większe, strzelanie sporo większe. Około 20%, jeżeli się nie mylę. Więc teraz my sobie na spokojnie tutaj podskoczymy do
O kurde, ile tam było hajsu, ale nie będę brał, bo za chwilę będzie, że strzelanina. Bo tak bym mógł też zrobić. Dobra, my lecimy teraz do domu szybko załatwić sprawę. Jak się nie mylę, tutaj było gdzieś przejście właśnie. Ja sobie wyjdę, wyskoczę, habam, jestem, dzień dobry. I lecimy. Dobra, więc my sobie spokojnie zapiszemy. I cóż, zapiszę sobie na Raidera, bo widzę, że będę musiał Big Smoke'a jeszcze raz zrobić, pewnie. Ale to jest pierwsza misja, więc tam nic się nie stanie. Więc już tak patrzę, mamy 20 ponad minut, więc no tyle będzie w tym odcinku. Czy możemy w ogóle ich zrekrutuj i zignoruj. Okej, dobra, możemy rekrutować ludzi. Więc spoko, mamy tylko teraz misję u Outlook'a do zrobienia i u naszego tutaj Cezara Japando, więc w następnym odcinku raczej weźmiemy się za jednego albo za drugiego. Więc zobaczymy. To by było na tyle. Nie zapomnijcie łapać w górę komentarzy tam na dole, no i subskrypcji. Trzymajcie się. Chaos.